Miasto Gdańsk od zawsze, rajcy gdańscy pamiętali o tym, aby uhonorować tych, którzy parają się nauką, tych, którzy są młodymi adeptami różnych sztuk, również i w dziedzinie artystycznej. Zawsze takie nagrody oraz wsparcie miejskie istniało. Stąd też te wspaniałe tradycje, które mamy od 30 lat w dziedzinie Jana Heweliusza, ale przypomnijmy sobie też na przykład nagrodę i stypendium Fahrenheita dla młodych osób, które wyjeżdżają za granicę. Tych nagród, również nagroda dla młodych naukowców, tych nagród naprawdę jest bardzo dużo. Myślę, że to jest coś w rodzaju przeznaczenia. Mój wielki przyjaciel, który pracował ze mną w Gdańsku, profesor Takashi Wakabayashi, miał zwyczaj pytać, a co będziesz robił next time? Next time to znaczy w drugim życiu. Odpowiedź jest jednoznaczna, to samo, czyli nauczał młodych ludzi. Niewiele znam takich przypadków osób, które by z tak wspaniałej, metaforycznie rzecz ujmując, kochanki rezygnowały, bo faktem jest, że jeśli ktoś już się nauką zajął, to musi to robić z pasją. Zwykle powtarzam studentom, czy wiedzą, jaka jest pierwsza cecha, która charakteryzuje socjologa, no to myślą, co jest. No i socjolog jest człowiekiem przede wszystkim szczęśliwym, ponieważ póki są ludzie, będzie miał co robić. A nawet jak już ludzi nie będzie, to w niebie, a na pewno w piekle, a na pewno w polskim piekle roboty będzie miał dość.